Na pewno był to bardzo ciężki mecz po tych dwóch porażkach, które mieliśmy na początku tego turnieju, ale naprawdę dzisiaj drużyna wyszła naprawdę na 100% zmobilizowana i od pierwszego do ostatniego zawodnika naprawdę wszyscy zostawili serce na lodzie i w tych momentach, w których musieliśmy strzelić bramki, strzeliliśmy bramki. Nasze osłabienia były naprawdę tam były bardzo dobre. Broniliśmy chyba 9 razy, w sumie jedną bramkę straciliśmy, to taką, można powiedzieć, przypadkową. Wiadomo, że nie chcemy tych kar, bo było ich trochę za dużo, ale ogólnie naprawdę można powiedzieć, podziękować chłopakom za charakter, jaki pokazali, bo nie było to dla nas łatwe spotkanie. Trafialiśmy tutaj praktycznie na najlepszą drużynę po dwóch porażkach, więc to było po prostu widać, że chłopcy zagrali z taką determinacją, z takim zaangażowaniem i zostali wynagrodzeni tym, że wygraliśmy ten mecz. Dla Jacka gratulacje i pytanie, skąd pomysł na Patryka Wronkę w pierwszej piątce, bo to było takie wyjęcie asa z rękawa. My chcieliśmy też jakiś impuls dla drużyny, coś zmienić, a wiedziałem, że w tym zestawieniu grali chłopcy w grudniu i tam naprawdę to dobrze wyglądało, więc można powiedzieć, że trochę zaryzykowaliśmy, bo było dużo zmian i w przewagach, i w tym, ale widać, że się opłaciło. Naprawdę ta formacja zagrała naprawdę bardzo dobrze, chociaż jak cała drużyna, no ale Tomek strzelił tam hat-tricka, Patryk parę idealnych podań, więc funkcjonowało to całkiem nieźle, ale naprawdę też Radzik nas podtrzymał w tych ciężkich momentach i naprawdę cieszę się z tego i gratuluję chłopakom za tego wyniku. Przeanalizujemy ten mecz, jutro się spokojnie, teraz dzisiaj się prześpimy i przeanalizujemy to wszystko, co było dzisiaj na lodzie i jutro podejmiemy decyzję, kto będzie jutro w bramce. Graliśmy dzisiaj z liderem, wygraliśmy. Lider się zmienił, gramy z Austrią jutro. Jakiego meczu jutro się pan spodziewa? No to chcielibyśmy ten sam wynik, jak z liderem dzisiaj. Nie, no musimy przeanalizować, odpocząć, zregenerować siły i też na pewno wyjdziemy z tym samym zaangażowaniem, z tą samą wolą walki i też będziemy walczyć o jak najlepszy rezultat.